Dobra, czy na koło winty leśną a ze mną? Okej. Okay. Jedziemy właśnie wintą. Nie wiem, może wint. Wintex, ale nie jestem pewien. I to jest właśnie pierwsza winta. Jesteś w ogóle na ulicy Wieńkiewskiej, 1A w Lesznie. Ten dźwig jest modernizowany 2015 roku. Okej, nie zamyka, więc chyba jest gdzieś zamykanie. W ogóle zapomniałem swoich pamięci. Może tak powiedzieć, że nie nagła. Niektóry, a to za wind. Idziemy do kolejnej klatki. A jesteśmy na Wieńkiewskiej 3A. Mamy kolejną wintę, chyba wintę. Wintex. Myślę, że jest raz, nie wiem, czy macie wsiąd. Może jest chyba wymieniał wsiąd. Winta. Cześć. Oto zobaczymy na pałkę. Za tej wincie nic mnie uczy niż na wielkiej niewizji 17. Mogę w ogóle tylko jedną z masami skończyć pamięć. Oto moją pałkę. Siema. Też jest to, że winda z taką modernizowaną. A tu. O. Okej. Idę was na kolejnej klatki. Nakład z wymiany winty. Informacja o wymianie winty. Okej. Okay. Jak nie nakładam winty. Gdzie, które mamy? Bo ten autostopa to nakładam jednak. Poza dwa dni niestety winta została niestety wymieniona. Niestety. A pamiętacie, jak nakładaliśmy na Zamenhofa 10, gdzie była wymiana winty. A dwa to jest spokojny śmiet. No za dwa. No akurat jesteś na Wieńkiewskiej 1 w Lesznie. I właśnie no niestety winta będzie już wyłączona. Prawda. Okej, okay, idziemy na 10. Okej, czyli to jest ta winda, okej, okay, czyli nie będę załował, bo to jest firma, ma X-Wind, ale nie jestem pewien, czy to X-Wind. No i ta winda ma być wymieniona, ale to dobrze, bo to wymieniam jakoś nie ma głową, a nie słęba. A ten wi-
film jak coś i to pojawi. Nie ma przejść w zamykanie drzwi. Okej. O kurde. Siema. Ta winda w końcu się miała na. Ta winda. O. Akurat mi całuje. Zewniał go. No, gdyby był pan ojcem, to by całował chyba. Nie tak, no nie. To jest jej 16. Okay. I tam teraz po kolejnej klatki. Po kolejnej klatki. Już pan pojedzie i wróci, ja czekam. Dziękuję pani bardzo, do czego mam dzisiaj. Proszę pomijać, nie sam to powiedzieć, tylko właśnie sam powiedzieć. O nie, tylko przed razem powiedziałem, idziemy do następnej klatki, a miałem powiedzieć, że jesteśmy na ulicy Węgierskiej czy Lesnie. Już, i mamy znów nie ma winty. Tym razem ta winta nie pójdzie na wymianę. Ale tamta obok klatki pójdzie, niestety. Gdyby nie jako od początku wyjechał. Ktoś później może przypadek być. Ktoś sądzę, siema. Zostały właśnie cztery winty do końca. Ale bo to być wikowie, cyrkowe. A my sobie stoliśmy jako X-Wind. To. Ale nie jestem pewien. Mogę popsuć te drzwi. Okej, idziemy teraz do kolejnej klatki. Jestem teraz na Węgierskiej 5. I mamy tutaj... Niestety już minioną. Albo minioną, albo właśnie zmodernizowaną, nie wiem. Jesteśmy w ogóle na Węgierskiej 5 w Lesnie. Chyba 5, tak 5. Okej. Tutaj akurat nie ma przycisku, tutaj nie ma przycisku otwierania drzwi, ale jest zamykania. No i to jest taka winta. Później są, że ktoś wszedł na winto pierwsze. Nie jestem pewien. Tak, ty kiedyś tutaj jest już KTO Warszawa. Drzwi kosopowe, 5 kg, 6 osób. Halo? Może też przyjść otwieranie drzwi? Nie wiem. Albo... Siema. Nie wiem jak... Okej, chyba w tej windzie nie śmierci. Jest tak. Idziemy do następnej klatki, jak wysądzę z winty. Idziemy teraz do następnej klatki. Idziemy tą wintą, niestety winta odjechała. Idziemy teraz na ulicę Węgierska 7 w Lesnie. Tak wygląda. Syp. Tak wygląda mechanik. Nie, też wskazywacza. Tutaj coś jest chyba popsute, ale nie jestem pewien. Na
Krawały windy tutaj. Okej. Nie ma nikogo. Więc... Halo? Okej. Nie, jakie to jest już małko windy. Jest tylko tyle wiedzieliśmy o tym szumanu w 2011 roku. No tkani własne. Siema. I bałtył. I teraz idziemy do klatki, już jest ostatni. Teraz idziemy do kolejnej klatki. Węgiewki 11 i mamy tutaj to zamówienie. Już przedostatnia winda to jest. Jak coś. Nie ma sami pamięci mi. Ale ta winda ma już kąg. To skąpię z moją jakieś liczbowicia. O Jezu. O nie, tylko... Pieliśki są od windy wałsowej. Ale windowska już nie są od windy wałsowej. I sobie to pokażę. O nie, nie pokażę. Nie takiego kłamu, bo w ten sposób. Zakład elektromechaniki dźwiękowej, ulica Jana Słowackiego 4, 74, 113, Osetna. Oni to wygląda pięto. To z szatą tutaj widzę. Nie myślałem. Myślę, że jesteśmy na cudzym wincie. I siema. To już pierwsza tera winta. Mam, że to będzie już nie będzie słabo. Niestety. Nasz odcinek ocenia się nie małkowa. Tak jak nagrywaliśmy w Poznaniu. Tak, to jest nazwę. Ten odcinek. Niestety, ona niestety tutaj jest. Ok, idziemy teraz do następnej i ostatniej klatki. Myślę, że jest popsuta winta. Ale dobra, cała. Niestety to jest ostatnia winta na ulicy. Węgiełskiej 9. To mój dzwon, lepiej nie klikać, bo powiedzmy, że odwiń do konserwatora i trzeba to coś z tego windzie. A mają pogotowie dźwiękowe. Problem jest taki, że jeżeli utknę windzie i właśnie jestem na wartki nakłam, a jeśli mam jeden telefon, to muszę zrobić pauzę w nagrywaniu i zadzwonić do konserwatora. Wtedy taki numer. Tylko mój głos. Tylko będzie problem u mnie, bo słyszycie chyba, jaki mam głos. No. Taki nie jest rozumialny,
plus mam, bo ugotuję jestem autystą, ses mam aspendełka, se ma. I winda, to było wtedy w 1980 roku. I już dzisiaj kończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało, ale w internecie nie było super. To zobaczenia.